witam. Nazywam się Dariusz Marciszewski, oddział Pinczów. Należę tutaj do tego oddziału i do PZHGP. Wstąpiłem w 1991 roku. Też tutaj do oddziału był wtedy Kazimierza Wielka. I od 1994 roku, od lotów młodych, mamy oddział Pinczów i cały czas jesteśmy w tym oddziale. Lotuje już Pan ponad 30 lat. Kiedy pojawiły się pierwsze takie wyniki, które były satysfakcjonujące dla Pana? Znaczy w 91 się zapisałem, to tak kupiłem obrączki, zrobiłem to tak nie mając gołębi żadnych. Pierwsze co to, tak się powinno zaczynać każdy hodowca uważam, zapisać się do związku, kupić obrączki, potem nabyć zegar. Zegarami wtedy było ciężko, bo były te zwykłe zegary i to też było ciężko o nie. I już na młode lotowałem gołębie, pierwszy nabywałem tu od lokalnych hodowców i ze Śląska. I już na młode loty po prostu odbijałem w 91 roku pierwsze loty gołębi młodych. A pierwsze takie sukcesy to już były taki, można powiedzieć, 94 rok. To już wygrałem w sekcji tu na Spinczowie. I miałem już bardzo dobrą drużynę na wlocie, pierwszą drużynę w oddziale i w okręgu i pierwszego gołąbka również z Harlingen, to mówię 3 lata lotowałem z Harlingen, to był na drugi dzień gołąb w południe, 12 tam z hakiem co pamiętam i też drużyna to była w 98, ta ex aequo w dwóch hodowców, bodajże Łęka z Kazimierzy i ja mieliśmy najlepszą drużynę w 98, a w 94 to było, mówię, wygrane w sekcji w Pinczowie i najlepszy po prostu gołąbek był, pierwszy gołąbek był z lotu Harlingen. To już takie, to było coś, no to już było coś, bo to lot prestiżowy, 1080 km. I ja jako młody hodowca, praktycznie 2 lata lotujący starymi gołębiami, to takimi różnymi, tam nie było nic specjalnego, chociaż ja zawsze szukałem dobrych gołębi, jeździłem na Śląsk po gołąbki. I tak już coś tam się pokazywało, no, tak to się zaczęło. A propos właśnie tego, jak to się zaczęło, czy była jakaś osoba, która wzbudziła w Panu tą pasję? Sąsiad, czy to może z rodziny wyszło? To znaczy tak do gołąbków, to jak to na wsi, kiedyś tam zawsze gdzieś te gołąbki się pojawiały. Zaczynało się od gołębi przypadkowych, to i sąsiedzi, i starsi, to no różnie, to tam jacyś tam wujkowie, to tak no człowiek, co czy dziecko nie miało tak zajęcia jak teraz, no. Nie było takich rozrywek jak teraz, to młodzież siedzi przy komputerach, przedtem to wszystko wylatywało z domu, szukało czegoś, no i tam te gołąbki gdzieś tam były po wsiach i to było takie, to nic takiego szczególnego, żeby tak, tylko mówię, to z sąsiadem, to tego, no jak to młodzi chłopcy zajmowali, każdy szukał zajęcia, no tyle było do inne życie, bo wtedy młodzieży nie można było do domu przywołać, a teraz po prostu, no to nie można z domu wygonić, no takie było, taki jest czas, taki był czas wtedy i czym się trzeba było zajmować i akurat no, gołębie to było to, co lubiłem od dziecka. Sport gołębiarski wymaga dużo wiedzy, dużo doświadczenia. Zastanawiam się, czy miał Pan jakąś taką osobę, jakiś autorytet, od którego Pan czerpał tą wiedzę? W 90-tych latach, tu jak zaczynałem, to tak tu takim hodowcą, który pochodził ode mnie ze wsi, bo ja pochodzę tam od strony Kazimierzy Wielkiej, jak oddział Kazimierza Wielka, z Kolos dokładnie, miejscowość Kolosy. Tam był Stefan Marzec, pierwszy on jest, bo tam ich było dwóch w Kazimierzy. On pochodził z mojej wioski, tam w sumie tam z 500-700 metrów ode mnie mieszkał. Mieszkał gdzie indziej już, bo był tam się ożenił gdzie indziej, ale już od dziecka jeździliśmy do niego na rowerach i to tak się zaczynało. Przy nim jakieś tam gołąbki od niego pierwsze, gdzieś tam coś i to tak, ale mimo wszystko ja szukałem dobrej gołębi i nie stałem w miejscu i takim miałem tak w 92 roku poważny wypadek i po prostu dużo siedziałem w domu, wtedy mam nogę w kawałkach i gołąbek wszedł do mnie z Tychów, pamiętam od Jerzego Korczyka, to był super hodowca, świętej pamięci już. Od gołąbkowi założyłem kartkę z adresem i numer telefonu i po prostu oddzwonił, podziękował mi i taki był kontakt super, to potem pamiętam do dziś tego gościa, to był wspaniały hodowca, opartą hodowlę miał na gołębiach Józefa Gryta z Pszczyny, to były wyśmienite gołębie na tamte lata, 80-90 lata i na tych gołębiach po prostu nabyłem od niego dużo gołębi i to było to. Na lata mi to procentowało i już końcówka 90-tych lat, to już jak w oddziele, to już wygrywałem do 2000 roku
w 2000 roku byłem już drugi, ale od 96 do 99 roku już w naszym oddziale jako nowy założony byłem mistrzem. Także było super i to dzięki tym gołębiom właśnie od Jerzego Korczyka z Tychów. Super sprawa i dość dużo tak po prostu rozmawialiśmy o gołębiach i przez telefon i jak jeździłem do niego, to była nauka i wspaniały facet, który mi dużo mi tam po prostu powiedział, jak to ma wyglądać wdowieństwo. Ja zaczynałem właśnie już w 94 wdowieństwu samczyków. No to wspaniały hodowca, który naprowadził mnie na te kierunki i zaszczepił we mnie po prostu, to ja nie widziałem nic, tylko gołębie na takim uczelni. Wspomniał Pan o gołębiach. Zastanawiam się, kiedy pojawiły się gołębie, linia gołębi, która odmieniła Pańską hodowlę. Zawsze szukałem dobrej gołębi i trafiłem na hodowcę Huberta Palęgę. To był wyjątkowy gościu. To były gołębie w 2004 roku. Były od niego pierwsze nabyte jesienią gołębie. On niestety w 2005 już w marcu zmarł, bo był chory na nowotwora, miał tylko 41 lat. Ale to te gołębie do dzisiaj to jest mój trzon cały. Gołębie wyjątkowe, bo on był kilkanaście lat w Niemczech, tam po prostu był całą rodziną, tam mu się dzieci rodziły, tam no, wyjątkowy hodowca Hubert Palęga, którego będę pamiętał zawsze też. I nabyłem super gołębie i on od razu powiedział, dał mi super gołębie, wybrał po wdowcach, po lotnikach i jeździłem do niego przez pół roku, ale rozmawialiśmy bardzo dużo, to był hodowca, co no, po mojemu no, wyjątkowy, miał obcykane wszystko bardzo dobrze i gołębie wyjątkowe, także nabyłem tam gołębie, które do dzisiaj są trzonem w mojej hodowli, a jeszcze do tej pory, z 2004 mam gołębia od niego, to, którego za życia wziąłem. Jednego za życia, którego mam oryginała jeszcze do tej pory i jest jeszcze gołąbek płodny, 17-letni. Także mówię, tam gołębie trafiłem u Huberta, wyjątkowe, on też jechał z Niemiec i od razu miał czołowe wyniki w Polsce i olimpijczyka brązowego, najlepsze gołębia miał w kategorii C w Polsce i olimpijczyka w Porto w 95 miał brązowego, tylko już nie doczekał, właśnie tydzień mu brakło do odbioru pucharu. No takie życie, nowotwór go po prostu wykończył, ale dużo też mi o totalnym wdowieństwie przekazał i ja jako go też tak polubiłem bardzo, bo też był no, w takiej sytuacji już był beznadziejnej, ale mimo wszystko dużo rozmawialiśmy o gołębiach, mi dużo przekazał, bo wiedział, że jestem dobrym hodowcą i to procentuje do dziś. Prezentuję moją samiczkę, taką najlepszą, moją gwiazdę na gołębniku z 17 roku. Ona już miała chyba ostatni sezon, 870 numer, 0176, to jest u mnie uhodowana. To jest hurikan na dwie strony. Ojciec pochodzi od Waldka Piszczały, mistrza Polski, pozdrawiam serdecznie. Wyjątkowy hodowca i kolega. A druga strona od Grzankowskiego Jarka, była matka. Córka hurikana szóstki, także ona jest wnuczka do hurikana 6 od Pitmana oryginalnej, bardzo podobna do dziadka, ale gołąb wyjątkowy, już jako roczna była szósta, jako młoda szósta była w okręgu z lotu 500, jako młoda wygrała z 6 ostatnich lotów u mnie 5, jeden przegrała o sekundę, 3 maratony tu wygrała, z dwóch miała 2,06 koeficjent. W ostatnim sezonie na wystawie była 7 w maratonach, także wyjątkowy gołąb na długich lotach. W tym roku też często dobre konkursy, ale już te loty były, mówię, bardzo z wiatrem na południe i już to wychodziło mieszanie. Wyjątkowa samiczka i dzieci jej również prezentują się wyjątkowo. Także takie gołębie, jakby się udało uhodować, często byłoby super. Wyjątkowy gołąb przez 5 lat latała bardzo dobrze i myślę, że już ją zostawić trzeba do rozpłodu, bo jej dzieci roczne w tym roku i dwuletnia samica jest gwiazdą u mnie już 13 konkursów. Wyjątkowa jest trochę niespokojna, bo jest jajem, ona już dzisiaj będzie jajo kładła. Także to jest wyjątkowy mój gołąb od kilku ostatnich lat. Świadczy o sile tego gołębnika. Mówię, wyjątkowa samiczka, 870 numerek. Kolejnym gołąbkiem jest u mnie taki super as,
7-4-4 16 roku, który był najlepszy w Polsce dwa razy, raz roku, raz dwóch w wyczynie i w kategorii C czołówki we wszystkim. W tym roku jeszcze jako sześciolatek wygrał 500-kę, taką dość najcięższą. Wyjątkowy gołąb, typowany do piątki, jest to gołąb Vandenabele z jednej strony, a z drugiej strony półbrat do mojej tej słynnej szali. Wyjątkowe gołębie, także ojca jeszcze mam w rozpłodzie. On już idzie do rozpłodu, ostatni rok lotowany był. Jeszcze mówię, czołówki do końca. Także wyjątkowy gołąbek. Jako sześcioletni jeszcze czołówki robi, loty wygrywa, także mówię, ale już i dzieci jego i bracia są u mnie podstawowe w lotach, także takie gołębie powinno się w hodowli trafiać jak najczęściej i byłoby bardzo dobrze. Idealny gołąbek. Leci. Następną taką moją super samiczką jest samica o numerze 212. Jest to córka tej 870 hurikanki i z drugiej strony na 01. Była parowana wtedy. Już jako teraz, jako roczna, wygrała maraton 23 minuty wyprzedzenia, a na strefę była druga. Na 7000 prawie gołębi była druga, w oddziele była pierwsza, miałem wtedy 3 pierwsze, 5 w szóstce. Także wyjątkowy gołąb i teraz w tym roku też siadała czołówkę z lotu tego 937 km, 4 naraz. Ona się odbiła druga sekundę po tej następnej, co za chwilę zaprezentuję, po samicy 278. Wyjątkowa samiczka, mówię, też od młodego już mi siadła okręgowy czołowo. 500-kę prawie i maratony, i długie loty. Od rocznej siadała super. W tym roku też, mówię, długie loty. Ekstra, 13 konkursów. Samiczka, super sprawa. Jako dwuletnia. Także też jest taka krótka jak jej matka, wyjątkowy gołąb. Uważam, będzie na lata tu podpora w hodowli. Kolejnym gołąbkiem, którego prezentuję, ma taką cechę moich gołębi, pióreczko, wyjątkowa samica. Numer 278. Też 13 konkursów, najlepsza w oddziele. I gołąbek, który z ostatniego lotu siadł 4 naraz, mówię, z tego maratonu długiego. 937 km, siadła jako druga w oddziele. Wyjątkowy ciąg samicy, miała 13 konkursów, w tym roku najlepsza w oddziele. Mówię, to jest linia 30.01 z mojej strony, a z drugiej strony hurikan. Także samiczka też jest młoda, obiecująca. Powinna być wyjątkowa na kilka lat, bo po prostu widzę z lotów takich dość sztywno siadała, jak przytrzymało troszkę to i roczną, i teraz. Także powinna być też podpora na lata i taka ostoja w hodowli. No bo niestety stare już lotniki sześcioletnie trzeba wycofać, a ktoś to musi zastąpić i to są gołąbki, które na lata ich rodzeństwo będzie to u mnie czynić. Wszystkie ładnie poszły. Przed chwilą prezentowaliśmy cztery gołębie lotowe, które są dla Pana bardzo ważne na ten moment, ale jestem ciekaw, który gołąb z całej historii Pana hodowli był dla Pana najważniejszy? Jeden gołąb. Jeden, no jest wiele, ale to jest tak zawsze, że to tak najważniejsze dla hodowcy to jest tak, no jakieś tam tytuły osiągnąć i uchować, olimpijczyka wychować i to mi się tam udało dwa, z tym, że jedna nie poszła, druga, bo tak wspomniałem wcześniej, na ptasią grypę, druga była w Budapeszcie, srebrny medal olimpijski, to uważam dla hodowcy to jest takie osiągnięcie super, była najlepsza w Polsce samiczka z wynikiem w maratonie 4, za dwa lata 4,96, to mój wyjątkowy gołąb. Latała 5 lat super, potem z takim wynikiem została przeniesiona po prostu już do rozpłodu i mówię, na chwilę obecną wiele jej dzieci. Samiczka, mówię o samice 3001, wyjątkowy gołąb z 9 roku, samiczka, która, mówię, latała niesamowicie i no mówię, to był gołąb u mnie w hodowli taki bazowy, wyjątkowy. I cała tutaj, no, można powiedzieć, na chwilę obecną 70% to jest jej, tutaj jej matki, wujka krwi. Także to jest cała podpora mojego gołębnika.
niesamowita samica, która miała ciąg niebywały do gołębnika. Nieraz przy szybkim locie siadało ich 5 na raz, ona zawsze się pierwsza odbiła. Wyjątkowy gołąb. Jak wyglądało Pana karmienie? Może szczególnie właśnie gołębi młodych z uwagi na to, że ten sezon już praktycznie już trwa. Już praktycznie się zaczął. No to karmy wyglądają, tu tak zbliżenie zrobimy konkretne. To wygląda to tak pokrótce u mnie, bo każdy będzie robił podobnie. Karmy przede wszystkim lekkostrawne. Tu u mnie jest dodawane jeszcze do lekkostrawnych i super, gdzie dodawana jest ryżu, pady troszkę więcej, kukurydzę, to tam go dużo nie ma. Dodaję grykę i drobne nasionka, troszkę konopi. No tu jest wszystko, słonecznik taki i taki. No tu jest wszystko lekkostrawne. Przede wszystkim go musi być już w tym czasie, to nie musi być nabijany grochami, białkiem, tylko po prostu być trenowany jako sportowiec, to węglowodany, lekkostrawne rzeczy i do przodu. No. Jeżeli chodzi o suplementację produktami, suplementami już... Suplementy, to mówię pierwszy raz, one już tak na teraz to elektrolity, toliaminy, takie inne rzeczy, aminokwasy, to musi być jakieś tam tłuszcze, dodaję tak samo, oleje konopne przede wszystkim, bo to musi być, bo jeżeli się już wyeliminuje grochy, takie rzeczy, no to trzeba gołębiak intensywnie trenują, one muszą być trochę uzupełniane. Elektrolity, aminokwasy tu przede wszystkim, no i dbanie o zdrowie, bo to jest podstawa i coś tam zawsze zapobiegawczo na drogi oddechowe. Ja nie chcę tam mówić też o firmach za bardzo, bo nie ma tu sensu. Jest rynek dość duży i trzeba pilnować po prostu adeno, bo no u mnie tego nie ma. Ja pilnuję, żeby nie było dużo, zakwaszam, takie rzeczy robię, ale gołębie trzeba wiedzieć, ile na ile ich przycisnąć, bo jeżeli ktoś przeforsuje gołębie, ma coś tam nie tak, no to jest moment, adeno się wdaje i jest po sezonie. Gołębie po cięższej chorobie raczej z nich tam dużo nie ma potem, bo ja jak już tam ileś tam, no kilkanaście lat temu było u mnie adeno, no to z tych gołębi zostało niewiele. Z tych gołębi było niewiele i wtedy to z tego po prostu, z takich gołębi trzeba dbać o to, żeby nie dopuścić do choroby, bo mówię, jak choroba już wejdzie, no to już jest źle, a już jak takie pojedyncze sztuki to jeszcze, ale jak wejdzie choroba, taka już konkretne adeno, no to już jest pozamiatane i sezon, i uważam gołębie na lata, niewiele z nich jest, praktycznie nic z nich dobrego nie zostanie, także przede wszystkim trzeba dbać o to, żeby nie dopuścić do infekcji i do choroby, ale nie przeciągać gołębi treningami, no trzeba wiedzieć, kiedy to robić, jak gołębie wyglądają dobrze, trenować, a jak wyglądają słabo, to nie ma sensu, bo to z tego nie ma nic. No wiadomo, przede wszystkim profilaktyka i regularne takie zapobieganie. A chciałem się dowiedzieć, korzysta Pan z jakichś środków naturalnych, jakieś zioła, herbaty, używa Pan tego? To tak, zakwaszacze dużo i ziółka, posypki różne i na drogi oddechowe i takie na adeno. Na fermentację jelit przede wszystkim, tu dużo i oczyszczające, na odpornienia z witaminą C, dużo jest wtedy, musi być dzikiej róży, skórki dzikiej róży, bo to witamina C, no są u mnie te rzeczy i będą i zioła przede wszystkim takie gorzkie, tam są sprawy dodawane takie, w składnikach jest też dużo liścia z orzecha nawet włoskiego, chodzi o takie gorzkie rzeczy na posypki i wtedy chodzi o fermentację jelit. Mówi, ja mam spokój, pilnuję tego, zapobiegam, jest spokój i dbam o to, żeby adeno nie było, bo jeżeli się zostawi to samo sobie, tylko nasypie i karmę, naleje wody i karmę wsypie i odchodzi, nie myśli co robi, no to potem nie ma o czym gadać. Nie ominie się chorób i jest po sezonie i po gołębiach, które mają tylko nie na młode loty służyć, tylko na lata, a po ciężkiej chorobie, wątroba, wszystko, no ciężko o to. Żeby te gołębie były po prostu na lata coś konkretnego z tego, żeby zostało. Dokładnie. A jeżeli chodzi o przygotowanie gołębi przed sezonem, młodych gołębi przed sezonem? To mówię, no to trzeba to oczyścić, odrobaczyć i kurację porobić. Ja teraz dopiero zacząłem, mamy lot w sumie za 10 dni pierwszy. Pierwsze leki dostały w tym roku młode gołębie na żółty guzek, no na tricho tak zwane. Są oczyszczone i TKK, są tam dwa składniki podawane, dwoje leków, nie chcę mówić za bardzo, mówię o firm, bo to każdy sobie tam swoje dopowie, jest na rynku tego dużo i teraz odrobaczone były troszkę wcześniej i teraz będą podane na drogi oddechowe, to tak od poniedziałku przez 2-3 dni podam na drogi oddechowe i to wszystko. I w jednym tygodniu po locie podaję
na rzęsistek, na żółty guz, a w drugim tygodniu na drogi, czyli co dwa tygodnie mają gołębie na rzęsistek i co dwa tygodnie mają w trakcie lotów podawane na drogi oddechowe. A jeszcze mam pytanie a propos przygotowania gołębi młodych. Mówi Pan, że za 10 dni będą pierwsze loty. Tak. Pojawiają się jakieś treningi? Treningów było już do tej pory 6 i jutro kolejny, potem znowu deszcze mają być, także zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Jak nie ma, co dwa dni praktycznie jest trening. Jeżeli gołębie bardzo dobrze odchodzą, to można zrobić co 3 dni. Jeżeli odchodzą od domu bardzo dobrze, jeżeli nie chcą odchodzić, a są zdrowe, niby dobrze karmione wszystko, no to ich zbieram na 70 km, jadą i się zaczyna coś tam lepszego dziać. I widzę po gołębiach, jak siadają, czy coś jest dobrze, czy nie. No, tu hodowca musi to widzieć wszystko w gołębniku, sam u siebie wyłapać. I mówię, treningów do lotów przeważnie po 10 jest do 12 młodych. A na stare loty koło 8. To znaczy zaczynam od 20 km i tak do 70-80 góra. Dalej nie jeżdżę, nie ma sensu. A takie średnie to są takie 50. Rozumiem. 50 i wystarczające uważam na 50 km. Nawet na kołach wystarczy, te gołębie mają pociągnąć. Nie być przemęczane, tylko nauczone tego instynktu i zawsze młodego się motywuje karmą, bo u mnie tam nie ma zimówek, tylko są młode od maja, praktycznie od końca kwietnia, początek maja są młode. To są młode gołąbki, które są razem w jednym gołębniku i mówię, lotowane są tylko na zmotywowane są jedynie karmą, bo takie gołębie można karmą motywować. Nie lubię gubić gołębi, mało gubię młodych, chyba że naprawdę się trafi bomba taka nieprzewidziana i nie do opowiedzenia, bo nieraz taki lot wyjdzie w sezonie raz na parę lat. W tamtym roku na przykład było 5 lotów, dość selektywne 2 były, takie ciężkawe, ale zgubiłem tam bodajże 15 gołębi, na 70 parę zacząłem, także bardzo dobrze. I w tym roku te młode już jako roczne też latały też dobrze, także jak się młode w miarę tam poszanuje i są zdrowe, także na roczne teraz to ja i samiczki posyłam na maratony. Samczyk tylko jeden na maraton poszedł i to długi. Także mówię, zdrowe gołąbki jak są, tylko najważniejsze, żeby hodowca pilnował, żeby jednak te gołąbki nie chorowały za młodego, bo to jest najgorsze. No to ciężko to utrzymać, tylko trzeba to rozumieć. Ja już mam doświadczenie 30 lat ponad, to ja już swoje przeżyłem. Przy gołębiach był taki sezon, że gołębie takie miały adeno, ale już mówię z 15 lat temu, że wylatywały z gołębnika rano, a po południu trzeba je zakopać. No, tak padały, także trzeba było dobijać, bo to nie, szkoda było na to patrzeć, aż żal. Także to trzeba nie dopuszczać do tego i doświadczenie robi wszystko u hodowcy. Doświadczenie i myślenie, no bo nie da się tylko rzucić, mówię, gołębiom zboża, dać wody i odejść. Po prostu długo. Hodowca musi czyścić szpachelka, to jest najlepszy doping do tego, bo tu nie ma innych rzeczy. I trening, i umiejętność karmienia. Mówię, takie karmy lekkie, jak tu widzimy, dostają. Grochów to praktycznie gdzieś tam fasolki mungo, trochę z proteinóweczki, trochę niedużo. Jeżeli gołębie będą przeciągnięte lotami, ja to będę widział, troszkę dostaną ciężki lot pod wiater, no to będą tam proteinówką pokarmione, troszkę jakimś białkiem uzupełnione, żeby one nabrały na te mięśnia. Odpoczną dzień, potem znowu mniejsze treningi zacząć od wtorku. No to wszystko mówię, musi to hodowca wiedzieć, co z tym robić, bo naprawdę to jest wyższa szkoła, bo hodowanie i lotowanie gołębi na wynik to wymaga naprawdę doświadczenia i trochę takiego zdrowego podejścia do tego wszystkiego, zdrowego rozsądku, bo nie ma co nerwowo, to trzeba spokojnie. Ja tam też z natury jestem taki dość nerwowy, ale do gołębi wiem, że to trzeba podejść spokojnie. Inaczej nie ma. No, jeżeli się będzie nerwowym u gołębi, to one też będą nerwowe i to nic nie da. Daremne to wszystko. Jakie było takie osiągnięcie, które było dla Pana najbardziej istotne? Haj, było ich takich kilka, to te moje lata ostatnio, bo ja tam no, sukcesy, jak mówię, w oddziałach i w okręgu, to już były w 90-tych latach, już byłem mistrzem okręgu też w kategorii bodajże B, D, ale takie no, to na miarę Polski, to mówię, olimpijka najlepsza w Polsce. Potem druga była za 2 lata, ale nie pojechała ze względu na ptasią grypę, też mi miała złoto. Tamta 30.01 w kategorii maraton z wynikiem 4.96 miała srebro w Budapeszcie. Także to jest taki wyjątkowy, jak jest gołąb na olimpiadzie, wyjątkowy taki moment dla hodowcy i w ogóle taki no, szczegół, który się zapamięta. I również no, w 2019 roku
mistrz Polski w kategorii maraton, no to też 16 tam z hakiem było, no to wyjątkowo i za rok wicemistrz, drugi wicemistrz w kategorii C i w poprzednim, w 21 roku również wicemistrz Polski w kategorii maraton, także te 3 lata rzędu. Chodzi, było też czwarte, piąte miejsce w generalce, cały czas blisko. Tak moje wyniki od jakichś tam 10 lat to jest takie już dojście do takiej bardzo wysoko w Polsce, do takiej ścisłej czołówki i to się trzyma lata. I tak i w generalce, i w tym roku też, no taki, na jakiś trzeci wynik w okręgu jest w generalce. Mamy kategorię też, taki zespół lotników w tym naszym regionie tu południowym, krakowskim. Tam na 70 możliwych konkursów lotów do kategorii tej zespołu lotników, które typuje się 10 gołębi przed sezonem, a i te 10 gołębi przed sezonem wytypowane do generalki, one po prostu walczą w tych lotach generalnych. Ja mam 60 konkursów, w tym roku uważam bardzo dobre loty, szybkie, zwiane, różne loty, takie nierówne. Dużo gołębie przychodziły z kierunku po prostu południowego. No ale coś się udało ugrać. W oddziale, w kategorii i z całości, i z 50 wygrałem. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie ma takich rewelacji, jak było co rok. 3 najlepsze samice moje są w oddziale. 2 po 13 konkursów, 1 12, także coś tam jest fajnego. No mówię, zawsze by się chciało więcej, bo hodowca musi dążyć do tego, żeby no cały czas jakieś tam sobie wyznaczać jakieś tam bariery i dążyć do tego, tylko mówię, no nie jest lekko, bo po prostu wszyscy teraz no nie śpią a aura jednak dużo tutaj, no jeżeli maraton niektóry był, czy 500-ka, szybkość maratonu wychodzi 1700 czy 800, czyli no ponad 100 na godzinę, 115, 110, to są loty też przypadkowe, bo tam, gdzie gołąb musi popracować te 11-12 godzin, no to wtedy wychodzi to już co innego, a natomiast jak wszystkie gołębie lecą z południa, mamy w tym roku oddział Kazimierza Wielka, gdzie tam też hodowców jest kilku bardzo dobrych, no to wykorzystują takie co, bo to jest normalna sprawa. I po drodze gołębie dolatują do nas, to biją hodowcy na południu, potem my tu w Pińczowie, no i to tak jest, no. Ale nawet lot, który ostatni był w sezonie, 937 do mnie kilometrów, no to od drugiego miałem w oddziale 4 po kolei, 4 naraz takiego lotu nawet siadają, no to jest... To jest super, dałem 28 gołębi, 2 starych gołębi nie ma, lot był niełatwy, bo w deszczu siadały. I 2 starych gołębi nie ma, 6-letniego samca i 5-letniej samicy, ale na taki lot prawie 1000 km i na wieczór były gołębie przed 18. No 4 naraz jak gołębie siadają, czyli jest wszystko dobrze. Na ostatnie 5 lotów zgubiłem tylko te 2 gołębie, także wszystko jest przygotowane, było tak jak trzeba. Ale mówię, co do wyników, to trzeba mieć trochę szczęścia. I ta powtarzalność, ale powtarzalność jest gorsza z takim, tych czołowych gołębi z taką aurą, bo mówię, jeżeli większość lotów było powyżej 1500, czyli tam 600 praktycznie, czyli prawie 100 na godzinę i do 120, no to jest ciężko wtedy gołębia i typować, i żeby ta powtarzalność w gołębiach była. Mimo wszystko jest dobrze i ma być coraz lepiej jeszcze. No. Czy miałby Pan jakąś radę dla początkujących hodowców albo dla hodowców, którzy nadal poszukują jakichś zmian na lepsze? To znaczy, ja myślę, że dla takich hodowców początkujących z ambicjami, co szukają czegoś i mają upór w sobie, no to najważniejsze, żeby, wiadomo, trzeba szukać przede wszystkim, mieć jakiś tam gołębnik w miarę dobry, funkcjonalny i zapoznać się z jakimiś bardzo dobrymi hodowcami, jednym, dwoma czy tam inną. Nie za dużo, bo to nie ma sensu. I słuchać rad, i dużo słuchać, dużo pracować przy gołębiach. To trzeba pracować i zapoznać się, i żeby takie wzbudzić zaufanie jakiegoś dobrego, bardzo dobrego hodowcy w Polsce. Niekoniecznie, bo ktoś tam jak języki zna, teraz jest świat otwarty. Ale mówię, dobre gołębie i żeby jakiś dobrzy hodowcy, bardzo dobrzy hodowcy naprowadzili po prostu spokojnie, jak to trzeba robić. I tylko trzeba to robić nie nerwowo, być wytrwałem w tym i dużo pracować przy gołębiach i do czego się dojdzie, no do czego się dojdzie, trzeba mieć szczęście, wiadomo, bo ale jak się tylko na szczęście będzie liczyć, a nie będzie pracować przy tym, nic z tego nie będzie, no. Trzeba dołożyć dużo pracy i mówię kontaktu, bo
to tak szybko idzie przy tej hodowce, jak zaczynałem, przy tej hodowli, jak zaczynałem, to wszystko było tak w miejscu. Teraz świat otwarty. Kiedyś 500-ki, jak gołębie przelatywały w pierwszy dzień już po południu, wieczorem, to był sukces. Teraz konkurs trwa kilkanaście minut przeważnie przy łatwym locie. No to mówię, wszystko do przodu idzie, ale hodowcy muszą nabywać, szukać dobrego materiału i mówię, zaufanie zdobyć dobrego hodowcy, żeby im pomagał, bo to trzeba pomóc jednak pomału, cierpliwości i praca. Dużo pracy, bo i treningi, i wyrzeczenia, bo trzeba niestety odmówić sobie wyjazdu na niektóre, na jakieś tam wczasy, na jakieś wolne, na jakieś weekendy. Ten czas, który się poświęci przy gołębiach, zaprocentuje w lotach i w wynikach, bo inaczej nie ma. No, jeżeli się do gołębi tylko podchodzić będzie tak lajtowo, nic z tego nie będzie. Trzeba się poświęcić temu, trzeba się dołożyć wszelkich starań. Niektóre rzeczy muszą troszkę poczekać, a gołębie muszą być w pewnym czasie też najważniejsze, jeżeli się chce dążyć do dobrych wyników. No nie ma inaczej. Ja tego nie widzę, żeby dojść do dobrych wyników, podchodząc sobie tak na spokojnie. I jak mi się chce, to tak. To musi być regularnie wszystko robione i trzeba wyłapać się dobre gołębie. No ja też wszystkie gołębie, tak jak hodowcy wiedzą ci bardzo dobrze, że szykujemy je wszystkie jednakowo, a czemu jedne powtarzają, a drugie są takie, jak im no, do przypadku lecą. No. Ale te gołębie trzeba im po prostu potem przyłożyć się do tych gołębi, co zaczynają lecieć w sezonie bardzo dobrze. Powtarzają te pierwsze loty, pokazują się dobrze. I od tam czwartego, piątego lotu już wchodzą w rytm i zaczynają lecieć tak idealnie po prostu na szpicy. I tym gołębiom trzeba... Do tych gołębi trzeba się po prostu przyłożyć i wtedy je motywować odpowiednio, dbać o nie i tak się dochodzi do olimpijczyków, bo żeby olimpijczyka zrobić, to nie jest przypadek, to trzeba pracować nad gołębiami i trzeba wiedzieć, że ten gołąb czegoś tam potrzebuje, co on, w jakiej pozycji poszedł, co on potrzebuje jeszcze tam mu pomóc, żeby jeszcze go zmotywować. Motywacja, zdrowie, no i praca cały sezon i nie tylko w sezonie, bo i cały sezon, to ja mówię cały rok. Praca to jest cały rok przy gołębiach, nie da się odpuścić, teraz już są w większości gołębie stare zamknięte, dopiero jest drugi tydzień po lotach. Już są zamknięte, już jest po prostu dbane o to, już jaja znoszą i karma na full idzie, muszą się przepierzać. Już myślę o tym, co one będą robić za rok. Za rok. Tak to ma wyglądać, no nie ma inaczej. I wszystko muszą mieć teraz. Bardziej trzeba się dokładać jeszcze jak w lotach, bo jeżeli się teraz odpuści ten czas, to nie ma co myśleć, że będzie potem coś dobrego na wiosnę, nic z tego nie będzie. No nie da się tego potem nadrobić suplementacją. Nie da się. Każda chwila tam zaniedbania to już jest za późno, no. Potem jeden rok do tyłu. Dokładnie. No tak. Takim miłym akcentem, hodowcy, kończymy dzisiejszy materiał. Życzymy Wam dobrego lotu i udanego sezonu gołębi młodych. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, zdróweczka, no i sukcesów. I mówię, dużo pracy, wszystkiego dobrego i zdrowia dla hodowców, no i przede wszystkim jakieś tam życzliwości, żeby to wszystko było, szło w dobrą stronę, żeby te nasze hobby takie super, żeby się jakoś tam fajnie kręciło i nasz związek, żeby po prostu rósł w siłę i żeby to jakoś było, no, żeby były wyniki, życzliwość, żeby hodowcy w tych sekcjach, w oddziałach spotykali się, pośmiać, pożartować, odpocząć, trochę się rozerwać od tych codziennych jakichś trosk. To jest najważniejsze, a nie tak niektórzy ludzie to nie umieją żyć. U nas akurat w sekcji mojej w Pińczowie mamy super atmosferę i to mnie cieszy, że czy mamy imieniny, czy coś, tam schodzimy się, każdy jeden do drugiego, tam życzenia, wszystko i nawet sobie wigilię robimy już od paru lat, wszystko jest fajnie i zakończenie sezonu jakieś tam, wszystko jest fajnie i o to chodzi. Tak powinno być. Dokładnie. I wszystkim tego życzę. Dobrej atmosfery i super wyników i zdróweczka przede wszystkim.